Witam wszystkich ponownie. Troszkę odskoczymy chwilowo od bananów. Jesteśmy w liliach drzewiastych. No i powiem Wam, że na tą chwilę, zobaczcie jak już podrosły, w tym roku udają czadu, że tak powiem. Jak rok temu, czy tam półtora roku dałem ubornika krowiego, sporo lepszej ziemi, oczywiście uprawie lilii, wszystko na tym kanale, jak wpiszecie stalewiak, lilia drzewiasta, jak kwitną i tak dalej, znajdziecie filmy. Tak zobaczcie, no w tym roku piękne okazy. Bardzo dużo lilii powychodziło. Co ciekawe, w tamtym roku mówiliście mi, że znaczy one były chore, takie poskręcane. Tutaj wszystkie, większość były chore i żeby wywalić bulwy, bo są już, wiecie, zakorzone i tak dalej. Zobaczcie, w tym roku nic im nie jest. Nic. Teraz tak. No właśnie, dlatego zostawiłem i dobra, mniejsza o to. Poskrzypka liliowa. To jest taki czerwony robaczek, który robi Wam dziury w liściach. Popatrzcie pod liście. Ja wczoraj zbierałem, dziś nie widzę, bo jest jeszcze dosyć rano, to może gdzieś to jest pochowane, ale takie o, dziury, powygryzane dziury, to jest właśnie poskrzypka liliowa. A jak kręci, jak wykręca Wam, jak zaczyna kręcić po prostu pień, od małego już wiecie, brzydki się robi, to właśnie jest ta niby choroba grzybowa, no i niby trzeba wywalić te bulwy. No ale zobaczcie sami, no po co? Tam wszystko było w tamtym roku pokręcone, zostawiłem bulwiaki i co? No i wszystko teraz ładnie wygląda. Nie widzę jak na tą chwilę żadnych chorób. Ogólnie zobaczcie, jakie te nogi są grube. No kosmos, grube nogi. Także powinno w tym roku ładnie dać czadu. Powinny pięknie kwitnąć. O, tu jeszcze mam kolejne lilie. Także tutaj to jest taki jolkowy ogródek. To tu będzie się działo. Mimo, że takim, ale się drą papugi. Mimo, że na takim malutkim, że tak powiem, areale, no to trochę tego jest. Przejdźmy z drugiej strony jeszcze. O, flaminczek joli. Chciała ma. Tylko szkoda, że sztuczny. Nie no, prawdziwy kosztują. No, bananki i te sprawy. Muszę wszystko jeszcze powysadzać co nieco. A jak ktoś nowy przypadkiem trafił, to patrzcie, co stalewiak uprawia. A to wiosna jest. Jeszcze raz takie będą potem. Banany i te sprawy. Dobra, patrzcie tutaj. W ogóle jak ładnie to wygląda, te lilie. Po deszczu, bo wczoraj konkretnie lało. No i zobaczcie. I one były w tamtym roku chore. No chyba, że są chore, co ja nie widzę. Znaczy nie widzę w tym momencie. No. O, zaraz Wam pokażę jeszcze szkodnika liliowego. Tylko muszę tu wejść. Patrzcie na to, co jeszcze wcina lilię. O, pomrowy. Ślimaki bezmuszlowe. Dziadostwa. Wypadł mi stąd. Obślizgłe dziadostwa. No i dobra, to byłoby na tą chwilkę tyle z lilii drzewiastych. Poczekamy, aż zaczną kwitnąć. A będzie czad, będzie czad. Oczywiście są w pełni mrozodporne, jak ktoś pierwszy zaczyna. No to pytajcie oczywiście sprzedawcy, bo możecie dostać niemrozodporne i wtedy się zdziwicie po zimie, jak Wam nic nie wyskoczy. To będą na bank co najmniej 180 cm, tak myślę. Ale za rok już trzeba to przesadzać, ponieważ karpiny robią się takie dosyć duże i potem skarpiny po 2-3 wychodzą, tak jak tutaj, nie? 3 sztuki już wylazły. No ale daję sobie jeszcze radę. W tamtym roku tutaj sadziłem kilka sztuk, 3 czy 4 i zobaczcie. Większość zakwitnie, na pewno. Ta ma piękny kolor, ale nie powiem Wam odmian. Ale to kwestia czasu i wszystko. Zobaczymy, jak to będzie sobie rosło. No, także to byłoby na tą chwilę tyle. Patrzcie, jaka piękna fuksja. Tutaj rośnie sobie pomarańcza. O, zobaczcie. Tam sobie cytrynki wiszą. Też możecie takie uprawiać. Wszystko na tym kanale. Oj, palmusy. Dobra, stalewiak, starczy gadania. Trzymajcie się i do następnego filmu.